Pogoda jak dotąd niezdecydowana, zmienna, kapryśna. Piątek przyniesie poprawę, ale to sobota zapowiada się najpogodniej i najgoręcej. Magda Merin, witam. Zapraszam na szczegóły prognozy. Dostaliśmy się pod wpływ słabego klina wysokiego ciśnienia, sięgającego aż z nad Pirenejów. Centrum tego rozbudowującego się wyżu przesuwa się nad Alpy, obejmując Polskę, choć nad Pomorzem, na krótko, nad ranem, zaznaczy się jeszcze płytka zatoka znad Skandynawii, co może przynieść jutro przejściowo większe zachmurzenie oraz lokalny przelotny deszcz. Pierwsza część nocy będzie pogodna, potem okresowo się zachmurzy i miejscami na wybrzeżu może przelotnie popadać, a także zagrzmieć. Nad ranem lokalnie tworzyć się będą niskie mgły. Termometry minimalnie wskażą od 12 do 15 stopni przy umiarkowanym wietrze. Ciśnienie w Gdańsku wynosi 1014 hektopaskali i powoli rośnie. Jutro do południa jeszcze przewaga chmur z możliwym przelotnym deszczem, ale w drugiej części dnia niebo się wypogodzi. Na termometrach od 21 stopni nad morzem do 26 w Kwidzynie. Podmuchy wiatru będą umiarkowane, chwilami dość silne. Ciśnienie wzrośnie do 1017 hektopaskali i nieznacznie będzie się wahać. Na Bałtyku w nocy zachodni wiatr do 6 stopni w skali Beauforta. W ciągu dnia wiatr będzie z zachodu i północnego zachodu z siłą nieprzekraczającą 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.